Uchwalony Jezus Chrystus, dzisiaj pytanie: nie wiem czy dla mężczyzn, czy dla kobiet: czy dbałość kobiety o urodę, ubiór i fryzurę jest zgodne z wolą Bożą? Osoba pisze Adriana, tych pytań podobnych było kilka, pisze tak: wyrosłam w rodzinie, gdzie rządziła zasada: im skromniej, tym lepiej. Zadbane kobiety, atrakcyjne fizycznie i wydające pieniądze na ubrania, Przedstawiono mi jako puste, leniwe i próżne. Sądzę, że jest to błędne spojrzenie, gdyż jeśli kobieta nikogo nie prowokuje, to wszystko jest ok. Także jeśli ją stać na ekskluzywne ubrania, nic się ty za tym nie kryje. Chyba jak Bóg daje środki finansowe i atrakcyjność zewnętrzną, to można z nich korzystać. Proszę o pomoc, bo czuję w sobie zakaz dotyczący dbania o swoją fizyczność. Na zakupach przeżywam katusze, że rozpuszczam pieniądze na siebie, a w butach chodzi się tak długo, aż zrobi się dziura nie do naprawienia. Bóg zapłać za pomoc. Więc oczywiście mamy dbać o urodę, mamy dbać o naszą atrakcyjność. To dbanie o atrakcyjność, to się wyraża w różnych rzeczach, bo na przykład, chociażby w takim czymś, w niejedzeniu za dużo, w niepiciu za dużo, to jest też wyraz naszej dbałości. Nie tylko to, że ktoś używa kosmetyków czy zapachów, ale też, że w taki sposób dba o siebie. I zasada ogólnie jest taka: nadmiar dobra może być grzechem, czy jest grzechem. Nadmiar dobra jest grzechem. We wszystkim trzeba mieć umiar. Jedzenie jest dobre, nadmiar jedzenia jest grzechem, picie jest dobre, nadmiar picia jest grzechem. Dbanie o fryzurę jest dobre, ale siedzenie u fryzjera codziennie no już będzie nadużyciem. Jeżeli ktoś wydaje na perfumy połowę swojego, swojej pensji, to chyba trochę przegina. Tak mi się wydaje. Ale znowu nie używać w ogóle niczego, zwłaszcza że osoby obok może mówią, że chyba powinieneś coś używać, jakiegoś dezodorantu czy perfumu, i ja tego nie robię, bo nie robię i niech czują, że śmierdzę, albo ja tego nie czuję, że jakiś tam zapach wydaje, to dobrze mieć takiego przyjaciela, który to powie. Bo są osoby, które nie muszą używać żadnych kosmetyków i mają naturalnie taki zapach, który nie przeszkadza nikomu, a nawet. Może szampon, czy coś jest, że dobrze pachną, a inne potrzebują coś się przyknąć, bo, bo trochę jest gorzej. Yy, więc dbanie o siebie jest dobre, ale nadmiar będzie grzechem. No i teraz pytanie jest o ten nadmiar, bo ten nadmiar będzie różnie rozumiany. Ktoś będzie patrzył, że nadmiar jest wtedy, gdy yy, nie zużyje podkoszulka do końca, aż się strzępi a ktoś inny powie, że po trzech praniach jest już do wyrzucenia. I no, Tutaj mamy różne wychowanie, różne kultury bycia, z domu wynosimy różne rzeczy i no, trzeba, trzeba żyć tak, żeby nie utrudniać życia sobie i innym. To jest ważne, żeby się dobrze czuć. A jednocześnie jak pierwsza osoba mówi, że żeś osiągnął, no to może jeszcze nie, ale jak już druga, czwarta, piąta, to trzeba sobie kupić siodło i... No tak to wygląda, więc trzeba słuchać też ludzi, ale z taką mądrością, bo są też i złośliwości obok i zazdrości. Także dbaj o fryzurę, dbaj o urodę, o ubiór. No Oczywiście są takie też skrajności, bo teraz jest taka też gdzieś takie pytanie się pojawiło o korzystanie z podróbek. To dotyczy podrabianych perfum, podrabianych ubrań, podrabianych płyt, filmów, gier, programów, wszystko, co jest podróbką. I jak, czy to można korzystać, czy nie można. No, no trudno powiedzieć, że można tak ogólnie, ale znowu no, ubierać się tylko wszystko, co jest markowe albo oryginalne. Nie wiem, to może lepiej jak wy napiszecie w komentarzach, co o tym myślicie niż narażałbym się tutaj. Nie chodzi o narażanie się Wam, tylko nawet jakiejś polityce, która może być tutaj na YouTube. Jestem ciekawy, co, co Wy napiszecie w komentarzach odnośnie traktowania podróbek, czyli zamienników wszelkiego rodzaju. Podróbek programów, podróbek sprzętu, podobny, ale nie ten sam, o połowę tańszy, albo, albo w ogóle jakoś tam, pozyskany zupełnie bez płacenia. Co o, tym, co o tym myślicie? Niemniej dbaj, dbaj, jeszcze raz, dbaj o siebie. Powiem jeszcze taką historię ze świętym Ignacym z Loyoli, który zobaczył, to były podwaliny jego rozeznawania. On po nawróceniu był bardzo, bardzo radykalny. Oddał swoje rzeczy, ubrał wór pokutny, nie mył się, nie obcinał paznokć, miał takie Pazury i odstraszał ludzi. Chciał ewangelizować, mówić o Bogu, a ludzie od Niego uciekali. I On zobaczył, że chociaż to było dla Chrystusa, chciał być ubogi jak Chrystus. Dlatego nie miał głowy, dlatego śmierdział, tak rozumiał ubóstwo. Ten cały czas to samo ubranie, nie prał Go, bo chciał śmierdzieć, przez co się czuł uniżony, ale też chciał ewangelizować. I idzie do ludzi, a oni od Niego uciekają, nie chcą Go słuchać. I zobaczył, że Chociaż to było dla Chrystusa, to ubóstwo, to było pokusą. To zły długo do tego kusił, do takiego przejaskrawienia dobra, które zamierzał, które w sercu gdzieś mogło być dobre, ale większe dobro, którym była ewangelizacja i mówienie innym o Bogu, nie mogło się zrealizować, bo on się skupił na tym radykalizmie swojego ubioru, paznokci długich, smrodu, że to musi być i, i zobaczył, że Wszelkie radykalizowanie rzeczy jest niedobre. Trzeba szukać umiaru. Umiar jest cnotą, no ale ten umiar znowu będziemy różnie rozumieli, dlatego trzeba rozmawiać, dbać o siebie, ale też, żeby nie było nadmiaru w tym dbaniu. Rozsądek, żeby był. A to obiektywizujemy, patrząc na inne osoby, z którymi przebywamy. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki za wysłuchanie. Komentujcie. Komentujcie kciuk w górę i koniecznie subskrypcję. Do zobaczenia.